Cześć kochani, Maciej Kulhawik z tej strony, z kanału Maciej Kulhawik, autor vloga w czerwonych butach. Dzisiaj obudziłem się w pięknym Turynie. Wypiłem 3 szklanki wody, zrobiłem hiszpański, wstałem dość późno, bo musiałem odespać wczorajszą nieprzespaną noc. Ale patrzcie na to śniadanko. Pyszne, zdrowe śniadanie. To nie dla mnie. Pyszne śniadanko zjedzone. Patrzcie na to ghost town, o którym wam opowiadałem wczoraj. Tam. Zapraszam was na przejście wioską olimpijską, moi kochani. Via Giordano Bruno. Torino, spójrzcie na to. Creepy w chuj. Torino 2006. To wtedy odbyła się ta olimpiada. Idziemy dalej. No, jak pierwszy raz tędy szedłem, to myślałem, że to powinno być pełne po prostu ćpunów i pełne jakichś crackheadów. Miejsce bezdomnych. Zeskłotowane to powinno być i jak się okazuje, to opowiedział nam Ian Dedley, że tak było. Natomiast zajęła to później straż miejska, wygonili wszystkich, którzy to zeskłotowali i teraz jest tutaj wielkie chyba nic. No, ten most jest zawodowy, a to jest była fabryka Fiata. Jedno z ciekawszych miejsc w południowym Turynie. Ale dobra, jadę na północ do miasta zwiedzać stare rzymskie miasto. Kurde, jechaliście kiedyś tak metrem? Włoska wywióra. Aż tak blisko to nie, kolego. Tam idę. Witam was kochani w tym wieczornym update'cie. Co się dzisiaj wydarzyło, żebym stał się performerem, legendą? Karmiłem swoją duszę i umysł, zwiedzając to piękne miasto, zwiedzając Turyn, ale rzecz, którą chciałem wam powiedzieć dzisiaj w tym wieczornym update'cie, to miałem dzisiaj sen, śniło mi się, że chciałem zrezygnować z tego vloga. Śniło mi się, że jestem tam na 80. którymś odcinku i sobie to w tym śnie się działo. Myślałem, że dobra, dojadę do 100 i zrezygnuję na 100. Nie wiem, dlaczego miałem taką chwilę zwątpienia. To znaczy, mogę się tylko domyślać, że wkładam w tego vloga bardzo dużo pracy,
ciągle noszę tą kamerę ze sobą, gdzie mam od tego później zakwasy na rękach, kręcę, mówię, później muszę to wszystko składać, edytować, renderować, robić miniaturki, wrzucać, to wszystko zajmuje mi bardzo dużo czasu. No na pewno nie jest to ani opłacalne. Może nie miałem świadomie tej chwili zwątpienia, ale na pewno podświadomie się ona u mnie pojawiła, dlatego ten sen, stąd ten sen, ale wiem, że to jest jedyna rzecz, którą mógłbym robić na tym YouTubie i jak usłyszałem właśnie od Gary'ego V, document over create. Document over create, to wtedy coś w moim sercu zarezonowało o tak. I te vlogi właśnie to jest jedyna forma YouTube'owania, która jakoś pasuje do mnie, która myślę, mam nadzieję, czuję, że mnie rozwija. No ale czasem jednak przy takim natłoku pracy z tym związanej pojawiają się chwile zwątpienia, które odpycham te myśli od siebie, bo jak postanowiłem, że będę kręcił codziennie, to będę kręcił codziennie. Mimo że mi się nóżka złamała, to nie problem, to będę kręcił z ręki. Jak nie mam internetu, to nakręcę telefonem i wrzucę z telefonu. Pracuję nad tymi przeszkodami codziennie, żeby codziennie wrzucać No dobra, no może nie są najlepszej jakości te moje wideo, może nie ma tutaj jakiejś turbo wielkiej wartości, chociaż zawsze się zastanawiam nad tym, co mógłbym pokazać w tym filmie, jaką historię tutaj powiedzieć. Zawsze myślę też o tym, żeby te filmy jednak miały jakiś sens i przekaz. Nie zawsze mi to wychodzi, ale uczę się, staram się codziennie. Uczę się, oglądam filmy innych youtuberów, jak stać się youtuberem, ale oglądam Casey'ego Neistata, jak filmować te vlogi, oglądam Petera McKinnona, jak filmować siebie. Uczę się, rozwijam się i no może tutaj filmowcem jakimś zawodowym nie jestem i nie będę, ale kto wie, co dobrego mogą przynieść. Ja tego nie jestem w stanie przewidzieć. Przez długi czas nie vlogowałem, wróciłem do vlogowania i jeden z moich ulubionych performerów ulicznych, Ian Deadly, bardzo ładnie mi wczoraj podziękował, że nagrałem jego show na Baskerbusie, że mu wysłałem i że ma materiał teraz, który może pokazywać gdzieś dalej. Więc choćby to jest jedna z wielu wartości, jakie przyniósł, czy przynosi ten vlog. Ha! Document over create. Tę zasadę wyznaję. Dokumentuję, jak tutaj wygląda moja wycieczka po Turynie. Wracam teraz do domu składać ten film. I już jutro wracam do Polski. I co, powiedziałem coś mądrego w tym wieczornym update'cie? Chyba śmietnik zna odpowiedź.